W bardzo trudnych warunkach kontynuowana jest akcja ratownicza w kopalni Rydutowy po wczorajszym porannym wstrząsie. Nocą i dzisiaj rano po wstrząsach wtórnych zastępy były wycofywane. Ratownicy próbują wydobyć ostatniego górnika, który jest pod ziemią. Paweł Jędrusik. Na razie przełomu w akcji nie ma. Ratownicy przez całą noc pracowali pod ziemią, próbując dotrzeć do poszukiwanego górnika. Akcja nie jest jednak łatwa, bo w nocy ratownicy byli kilkukrotnie wycofywani z powodu wystąpienia wstrząsów wtórnych. Sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka, bardzo trudna. Mam informację, że górnicy, ratownicy nasi już są w miarę blisko, natomiast nie mamy żadnego sygnału z lampki, tak jak wcześniej informowaliśmy. W związku z tym mamy tylko obszar, w którym wiemy, że mniej więcej w tym rejonie górnik może się znajdować. Przypomnijmy, w wyniku wczorajszego wstrząsu zginął jeden górnik. W Rydułtowach z powodu tragedii odwołano część weekendowych imprez, a władze miasta zapowiadają, że po zakończeniu akcji ratunkowej wprowadzą w mieście żałobę. Delegowaliśmy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Oczywiście wychowawca jest w kontakcie z całą rodziną i także jako szkoła będziemy oferować wszelkie wsparcie. Czy to finansowe, czy takie, które gdzieś pomoże udźwignąć tą tragedię, bo jest to niebywale mocna tragedia. Oczywiście jesteśmy do dyspozycji Polskiej Grupy Górniczej. Na razie nie wiadomo, jak długo może potrwać akcja ratownicza. Według szacunków ratownicy mogą znajdować się około 200 do 300 metrów od poszukiwanego górnika.